28 lipca minie rok, odkąd Kora odeszła. Jak ten rok wyglądał w Pana życiu? No, najtrudniejszy rok w moim życiu. Koszmarny, wydawałoby się, że nie do przeżycia, no bo 40 lat żeśmy razem spędzili, właściwie byliśmy jak gdyby w pewnym momencie już jak jedna osoba, porozumiewaliśmy się telepatycznie, gestami, półsłówkami i raptem no, coś takiego się dzieje, ale energii daje mi to właśnie, że mogę pokazywać, robić takie wystawy jak ta, jak wystawa Madon, organizować koncerty, teraz pracujemy nad filmem, nad fundacją. Bardzo wiele chcę robić dla Kory, ale też poprzez Korę coś dobrego dla społeczeństwa. Zaczynamy od sztuki, ale nie będziemy się ograniczać tylko wyłącznie na sztuce, więc mamy szerokie plany. Wszystko jak gdyby w imieniu Kory. Czego Panu najbardziej brakuje w tej nieobecności Kory? No, nie ma jakiejś jednej rzeczy. No, brakuje mi wszystkiego. Do naszych rozmów, naszych kłótni, naszych porozumień, naszych gier słownych, naszego humoru, śmiania się, oglądania telewizji, wszystkiego, no całe życie, to ona była całym moim życiem. No.